Prudnicki telewizyjny kurier informacyjny, Ryszard Kasza, witam Państwa i zapraszam do obejrzenia pierwszego w nowym roku wydania naszego programu. Na początek wracamy na kilka minut do przedświątecznej atmosfery. W poniedziałek 21 grudnia na prudnickim rynku odbyła się świąteczna impreza Prudnickie Anioły, podczas której prezentowały się grupy muzyczne oraz soliści działający przy Prudnickim Ośrodku Kultury. Przy choince swój kiermasz z ważnym dodatkiem kulinarnym mieli nauczyciele i uczniowie zespołu szkół rolniczych. Przez kilka godzin na prudnickim rynku panowała wyjątkowo świąteczna atmosfera. Siatko zima, pan dozorca nie cieszy się wcale. Za to cieszą się dzieci obuchowej i kołderce białej. Piszą wiersze kiepscy poeci. Pastora ogrzej ziemię skutą lodem. Ogrzej serce przeniknięte chłodem. Pastora, poleć do ludzi, cieszyć się będą. Zawsze miło ogrzać się kolędą. Złapał i trzyma. Hej sąsiadko, jakże się wiedzie? Ano zima, sąsiedzie, zima. Na ślizgawce dzieciaków gromada. Mróz szczypie, śnieg pruszy, a poetom, co piszą wiersze, szczerwieniały nosy i uszy. Pastorałko, ogrzej ziemię skutą lodem. Ogrzej serca przeniknięte chłodem. Pastorałko, leć do ludzi, cieszyć się będą. Zawsze miło ogrzać się kolędą. Pastora, ogrzej ziemię skutą lodem. Ogrzej serca przeniknięte chłodem. Pastora, leć do ludzi, cieszyć się będą. Zawsze miło ogrzać się kolędą. Na specjalne gotowanie i on...
odkurzacz z ważną miną wyszedł dziś nam dobre skąta. Tańczy teraz na dywanie, sapie, mruczy, czyści, sprząta. Święta, święta, pachnie ciasto, jadą goście w domu ciasno, w domu gwar i zamieszanie, wielka radość i witanie. Święta, święta, pachnie ciasto, już choinka pełna blasku, gwiazdka mruga, jest noc święta, będą mówić dziś zwierzęta. Przed świętami jak co roku najpiękniejsze płyną słowa zdrowia, szczęścia, pomyślności, życzy kartka kolorowa. Radio też jest bardzo ważne, bo kolędy ludziom śpiewa. Nikt się dzisiaj nie pokłóci, nikt się dzisiaj nie rozgniewa. Święta, święta, pachnie ciasto, jadą goście w domu ciasno, w domu gwar i zamieszanie, wielka radość i witanie. Święta, święta, pachnie ciasto, już choinka pełna blasku, gwiazdka mruga, jest noc święta, będą mówić ci zwierzęta. Święta, święta, pachnie ciasto, już choinka pełna blasku, gwiazdka mruga, jest noc święta, będą mówić dziś zwierzęta. Jeszcze podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej jednym z punktów porządku obrad była prezentacja prudnickich klubów sportowych. Zaproszeni przez przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawiciele klubów mówili o swoich dokonaniach, planach i potrzebach związanych z działalnością sportową. Reprezentuję Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Prudniku. Oczywiście dla Państwa radnych znany, dla pozostałych Państwa nazywam się Andrzej Gajewski. Do podstawowych zadań Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Prudniku należy działanie w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie sportu i propagowania, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego. Realizujemy te zadania poprzez organizację treningów, imprez sportowych, takich jak turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, szachowe oraz uczestniczymy w rozgrywkach ligowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej w różnych klasach i kategoriach wiekowych oraz w rozgrywkach ligowych Opolskiego Związku Tenisa Stołowego. Obecnie do Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów w Prudniku należy 6 klubów, które mają swoje drużyny w następujących klasach rozgrywkowych. A są to LZS Sudety Moszczanka, która obecnie po wiosennym awansie uczestniczy z powodzeniem w piłkarskiej klasie A seniorów. Klub ten dysponuje nowym boiskiem wraz z nowoczesnym zapleczem. Wspomnę, że obiekt ten w tej formie został oddany niedawno do użytku, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu władz gminy, które realizowały ten projekt ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie prezesem LZS Sudety Moszczanka jest pan Grzegorz Piekarczyk. Kolejny klub jest to LZS Niemysłowice Dębowiec, występujący w klasie B seniorów. Bazę tego klubu stanowi boisko sportowe w Prudniku przy ulicy Włoskiej, a dla części mieszkańców znany jako Kaberiak. Prezesem tego klubu jest pan Marek Kosiński. LZS Czyżowice występuje w klasie B seniorów. Rozgrywki tego klubu odbywają się na miejscowym boisku we wsi Czyżowice. Obiekt ten jest wyposażony w kontenery szatniowe. Klub ten od wielu lat prowadzi, i pozwolę sobie tutaj użyć takiego określenia, działacz weteran, pan prezes Zygmunt Augusty. Kolejnym klubem jest LZS Grom Szybowice. Posiada sekcję piłki nożnej, występującą obecnie w klasie B seniorów. Ma do dyspozycji kilka lat temu oddaną nową płytę boiska wraz z kontenerami szatniowymi. Ponadto klub ten od 10 lat uczestniczy w rozgrywkach Opolskiego Związku Tenisa Stołowego, a po awansie z 5 do 4 ligi, co miało miejsce 7 lat temu, utrzymuje się w niej nieustannie.
W obecnych rozgrywkach zajmuje drugie miejsce, premiowane barażem do Ligi Trzeciej. Zarówno treningi, jak i mecze tej sekcji odbywają się w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach. Prezesem tego klubu jest moja osoba. Ponadto LZS Grom Szybowice prowadzi również sekcję szachową pod bacznym okiem instruktora pana Andrzeja Słowodziana. Jego liczni wychowankowie zasilają szeregi reprezentacji szkół, począwszy od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, a kończywszy na liceach. Najlepsi spośród nich kontynuują swoją pasję, reprezentując sekcję szachową LZS Zarzewie, z którym gminne zrzeszenie od lat prowadzi bardzo dobrą współpracę. LZS Łąka Prudnicka, kolejny klub. Tutaj jest szczególny nakład na piłkę nożną. Klub ten wśród członków naszego zrzeszenia posiada największą liczbę sekcji piłkarskich. A są to juniorzy występujący w wojewódzkiej drugiej lidze juniorów młodszych. Sekcja po rundzie jesiennej zajmuje pierwsze miejsce, pozostawiając za sobą m.in. takie drużyny jak KS Sparta Paczków, MKS Sokół Niemodlin czy też KS Polonia Nysa. Zaplecze dla juniorów stanowi sekcja trampkarzy rozgrywająca swoje mecze w drugiej lidze wojewódzkiej. Ponadto ten klub posiada sekcję seniorów rywalizującą o mistrzostwo klasy B. Wszystkie sekcje LZS Łąka Prudnicka prowadzą swoje treningi i rozgrywają swoje zawody na lokalnym boisku z przyzwoitą infrastrukturą. Należy zaznaczyć, że dzięki aktywnemu uczestnictwu wspólnoty tejże wioski klub wzbogaci swoją infrastrukturę w roku przyszłym o wiaty rekreacyjne sfinansowane z projektu zwanego budżetem obywatelskim. Prezesem klubu LZS Łąka Prudnicka jest pan Wojciech Dancewicz. Kolejnym klubem jest klub LZS Rudziczka. Posiada on sekcję piłki nożnej seniorów, biorącą udział w rozgrywkach klasy B. Klub ten po latach nieobecności powrócił w szeregi naszego zrzeszenia w roku bieżącym. Obecnie prowadzi treningi i zawody gościnnie na boisku sportowym w Niemysłowicach. Jednocześnie prowadząc starania o rekultywację płyty boiska i poprawę infrastruktury w swojej miejscowości. Prezesem tego klubu jest pan Dariusz Klekociuk. Reasumując, kluby będące członkami Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Prudniku zrzeszają w swoich szeregach około 250 zawodników, mogących realizować swoje pasje w różnych dziedzinach sportu. Działalność klubów zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu nie ogranicza się tylko do treningów i rozgrywania zawodów. Jesteśmy organizatorami wielu turniejów propagujących zdrowy, aktywny styl życia o zasięgu gminnym, ale także i tym lokalnym w danych miejscowościach, wielokrotnie z udziałem wiejskich domów kultury, szkół, rad sołeckich czy też innych stowarzyszeń. Na koniec, korzystając z okazji, chciałem podziękować panu burmistrzowi wraz z Radą Miejską za wsparcia finansowe, z których funkcjonujemy, oraz wszystkim działaczom, społecznikom, którzy w większości w formie wolontariatu pracują na rzecz rozwoju sportu. Tyle z mojej strony, serdecznie dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Pawlak, reprezentuję Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik. Mogę tylko żałować, że zostałem wywołany jako drugi. Myślałem, że czegoś się nauczę od poprzedników. I powiem coś składniej i lepiej. Powiem tak, od niedawna jestem w Miejskim Klubie Sportowym Pogoń Prudnik. Mamy drużynę w opolskiej pierwszej lidze juniorów. Na tą chwilę po rundzie jesiennej, w której prowadziło tą drużynę dwóch trenerów. Do niedawna będący tutaj na sali trener Waldemar Bedryj, a od niedawna nowy trener, między innymi zawodnik pierwszej drużyny Marcin Wicher. Drużyna zajmuje 9. miejsce w tej tabeli. Widać lepszą grę tej drużyny, widać zawodników, którzy mogą w przyszłym sezonie, z racji tego, że będą kończyli wiek juniora, zasilić. Może nie w stopniu pierwszorzędnym, ale już jako zawodnik wchodzący. Są tacy zawodnicy, którzy będą mogli zasilić naszą czwartoligową Pogoń, która może do młodzieżowców nie należy, ale kilku młodych chłopaków, którzy już opuścili wiek juniora, mamy w tej drużynie. Jak zapewne wszystkim wiadomo, jest to drużyna w tej chwili w czwartej lidze, zaliczyła najlepszą jesień od wielu, wielu lat. Skończyliśmy tą rundę jesienną na podium, na trzecim miejscu i mam nadzieję, że dzięki pracy nowego trenera, jego zaangażowaniu, jego nowej wizji, poświęceniu się w pełni drużynie juniorów, również ta drużyna juniorów zakończy ten sezon na lepszym niż dotychczasowe 9. miejsce.
Powiem troszeczkę może o planach. Będziemy starali się, aczkolwiek rozmowy będą pewnie jeszcze trwały, utworzyć drugą drużynę juniorów. Zaplecze jest tych chłopców, wbrew pozorom, jest sporo do zagospodarowania w cudzysłowie w tym wieku. Niekoniecznie muszą oni występować w, nic nie ujmując tym drużynom, ale w drużynach seniorów w B klasie, a mogą grać jeszcze nas w swojej kategorii wiekowej i rozwijać swoje umiejętności na poziomie równym swoim rówieśnikom, a nie często starszym zawodnikom. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Pogoń. Do czego chciałbym Państwa jako wykorzystać tą okazję, że mam możliwość wystąpienia tutaj wśród radnych miejskich. Nie będzie sportu w Prudniku, dopóki nie będzie dobrej bazy, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Mamy dwa świetne orliki, to jest piękna sprawa, praktycznie cały czas zapełnione, zarówno tymi dziećmi i osobami z powiedzmy wieku młodzieży, natomiast również osób starszych. Natomiast brakuje tych pełnowymiarowych boisk, szczególnie do piłki nożnej, a że tutaj reprezentuję klub piłkarski, to będę Państwa do tego namawiał, żeby ta infrastruktura w Prudniku jak najszybciej powstała. Potrzebny jest stadion, potrzebne są płyty boczne, boiska, zarówno sztuczne, jak i ta trawiasta. Ze swojej strony chcę Państwa zapewnić, że Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik troszeczkę bardziej chcę pójść w tym kierunku, aby zadbać o swoją własną bazę. Bazę, którą dziękuję tutaj w imieniu Zarządu Pogoni otrzymujemy od Ośrodka Sportu i Rekreacji nieodpłatnie i to chciałbym podkreślić. W związku z tym przykładamy się do tego bardziej. W tej chwili zostały zakupione słupy oświetleniowe. Będzie wniosek złożony do pana burmistrza z prośbą taką o umożliwienie zainstalowania oświetlenia w ramach powiedzmy funduszy, które klub dysponuje. Chcemy zadbać o tą boczną płytę boiska po to, żeby zawodnicy zarówno pierwszej, jak i drużyny juniorów mogły na tym bocznym boisku trenować również w tym okresie jak teraz, czyli kiedy ciemno, robi się zdecydowanie szybciej, a niekoniecznie musimy korzystać i zajmować obiekty typu Orlik w mieście. Tak to mniej więcej wygląda. Wykorzystam jeszcze fakt. Nazywam się Grzegorz Pawlak, tym razem reprezentuję Stowarzyszenie Sportowe Tigers Prudnik. Mamy w taką grupę Free Run chłopców, których Państwo pewnie też dobrze znacie z różnych występów. Są to młodzieżowcy, często z trudnych, nie za bardzo zamożnych domów, których staramy się wspierać. Byli teraz w sierpniu, mieli kolejny raz, już drugi, okazję reprezentować nasze stowarzyszenie na takim międzynarodowym zlocie Free Run w Gdańsku. Mieli okazję trenować z mistrzem olimpijskim Blanikiem. Jeden z naszych, powiedzmy, podopiecznych, tak to możemy nazwać, aczkolwiek oni są samowystarczalni, Paweł Świat, zajął na tym turnieju czwarte miejsce w grupie finałowej. I to tylko taka informacyjna wzmianka. Dziękuję bardzo. Myślę, że wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc zawsze
do wystąpienia pana burmistrza. Wprawdzie pan powiedział trzy zdania, ale jak bardzo, bardzo ważne. Ale o tym za chwilę. Wysoka Rado, panie burmistrzu, dwie równoległe nigdy się nie przetną, ale prowadzą do jakiegoś tam punktu, jak idziemy, to kiedyś tam do niego dojedziemy. Pani premier w swoim exposé Beata Szydło powiedziała tak, między innymi. Po pierwsze, rozwój gospodarczy. Po drugie, rozwój gospodarczy. I po trzecie, rozwój gospodarczy. Panie burmistrzu, to co chciałbym w tej chwili powiedzieć, gmina nie ma na to bezpośredniego wpływu, ale ma to ogromne znaczenie gospodarcze. Mianowicie sprawa dotyczy przebudowy mostu ulicy Batorego i na ulicy Nyskiej. W miesiącu styczniu, a mamy dzisiaj listopad 2015, między innymi mówi pan tak, most zostanie odbudowany w obecnej formie w cyklu około 12 miesięcznym. Dzięki Bogu, że nie 3 lata, jak było mówione rok czy półtora temu. Następnie mówi pan, że najpóźniej w 2017 zostanie rozpoczęta inwestycja, czyli przybudowa tego mostu przy ulicy Batorego. I panie burmistrzu, tu są moje wątpliwości w pańskim wystąpieniu, bo jak już widać, przesuwa się to o rok. Co najmniej, bo miałby ten most ewentualnie być przebudowa wykonana w 2018. Wprawdzie nic pan tu nie wspomniał, tak jakbyśmy zapomnieli, o obwodnicy wschodniej. Bo o tej obwodnicy wschodniej mówimy już, panie burmistrzu, około 10-12 lat. Między innymi, przepraszam, pan również o tym mówił, muszę udowodnić, że obwodnica wschodnia jest niezbędna. To były pańskie słowa, jak już o tym mamy mówić. Również pan, panie burmistrzu, nie wspomniał, dzisiaj bynajmniej, gdy chodzi o budowę mostu przy ulicy Konopnickiej. Były wiele protestów, gdzie ludzie składali, czytałem to w tygodniku prudnickim. Problem na pewno będzie jeden, pieniądze. I kto to ma zrobić? Jakby pan był łaskaw, odpowiedź mi na to pytanie, czy ewentualnie te sprawy są w jakiś sposób poruszane. Ten most szczególnie chodzi, bo gdyby miał być nawet robiony w 2018, to musiałoby wpierw być, tak jak było to planowane, ten most odnośnie objazdów. Co dotyczy sprawa mostu przy ulicy Nyskiej. Wprawdzie dobrze pan tu robi, że chociaż to nie jest w naszych kompetencjach, chce pan przekazać te 200 tysięcy na przebudowę tego mostu, bo nie ma pojęcia w prawie budowlanym wzmocnienia. Bo co to jest wzmocnienie? Jest przebudowa. Wzmocnienie to można tam jakąś dziurę załatać, to jest wzmocnieniem. A tutaj będzie jednak przebudowa tego mostu, bo należy się spodziewać, mimo to, że pan również powiedział, że są uzgodnienia zagospodarowania hali produkcyjnej 3000 metrów kwadratowych. Miał to robić Niemiec, ale z tego, jak już dowiaduje się z różnych źródeł, najprawdopodobniej on zrezygnował, ale wierzę w to, panie burmistrzu, że przyjdzie inwestor wcześniej czy później na te hale produkcyjne i ten most jest bezwzględnie, szczególnie na Nyski, potrzebny, to co pan powiedział. Tu pana całkowicie wspieram, bo na naszym terenie poruszają się samochody do 24 ton, po ciężarze.
Panie Radny, przypominam, że jesteśmy w interpelacjach i wnioskach. Wybór już godzinny prowadzi, dalej nie mam żadnego pytania czy wniosku. Panie. Radni się zaczynają niecierpliwić i dojdzie do takiej sytuacji, że wprowadza ograniczenie czasowe. Niestety bardzo mi jest przykro, ale taką możliwość mam. Panie Przewodniczący, Pan mnie zawsze przerywa, bo chce Pan mi wybić, że tak powiem, z tropu. Znaczy Pan powtarza ja nie mówię. To, co ja mówię o ważnych sprawach. Nie wiem, w jakim celu. Przepraszam. Mówię o ważnych sprawach gospodarczych. Ja nie twierdzę, że to nie są ważne sprawy, ale to już mówimy na każdej sesji po kilkakrotnie. Panie Boże, to od Panu odpowiem. Proszę o pytanie. Ja Panu odpowiem, proszę Pana. Mówimy i mówimy. A ja chcę, żebyśmy działali wreszcie. Musi być działanie. Jakie jest nasze działanie? Ja nie mówię, że pan burmistrz ma wpływ na to, żeby budować most na Batorego. Ale działanie musi być poprzez naszych posłów, przez naszych tego. Proszę wniosek i wtedy będzie pan wniosek formalny zgłosić. Proszę o skrócenie każdej wypowiedzi na dzisiejszej sesji radnego do 5 minut. To i tak długo. 5 minut to można historię opowiedzieć. Nawet i dziecko, na zakończenie pytanie. Panie burmistrzu, czy te moje wątpliwości odnośnie przesunięcia terminu budowy mostu na Batorego są zasadne? I czy centrala w Warszawie, ma pan taką wiedzę od Generalnej Dyrekcji w Opolu, posiada pieniądze na przebudowę mostu przy ulicy Batorego? To jest pierwsze pytanie. Przepraszam bardzo, wniosek formalny powinno się przygotować. Drugie pytanie. Przepraszam, panie Edwardzie Mróz, proszę mnie nie przerywać, bo jak pan mówi, ja panu nie przerywa, mój drogi. Gadaj sobie, co chcesz. Nawet możesz mówić, że stolicy nie sparysz. Przepraszam bardzo, no. Nie pozwolę na jakieś dyskusje pod stołem. A nie na stołem. Powiem szczerze, że proszę się... Masz wiedzę, panie Edwardzie Mróz, to proszę mówić. Panie radny, proszę, ja mam swoją wiedzę, nikt mi tego nie odbierze prawa. Państwo, przez pół życia pracowałem w budownictwie i się trochę na tym znam. To jest pierwsze pytanie. I drugie, panie burmistrzu, pytanie. Jaką ma pan pewność, skoro pan przekaże te 200 tysięcy na przebudowę tego mostu na ulicy Nyskiej, zostanie w tym roku zrobione. Dziękuję, to wszystko. Panie Przewodniczący, proszę o głos, bo proszę muszę. Proszę Państwa, jeżeli będziemy przy każdej okazji, przy każdej sesji bawić się w jakieś wielkie dywagacje i obejmować kolejne pół roku różnych spraw, które się tutaj przybijają, to odpowiedzi na te pytania będą krótkie i węzłowate. Będziemy odpowiadać: nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. Natomiast, panie radny, mnie nie interesuje wielka polityka. Ja tu wielokrotnie na tej sali mówiłem o tym. Nie interesują mnie ani premierzy, ani prezydenci, ani ministrowie. Mnie interesuje Prudnik, gmina Prudnik. Jeżeli tak na to popatrzymy, to odpowiadam panu wprost. Mam i przekazuję taką wiedzę dla państwa, jaką otrzymuję od organów, które są odpowiedzialne za wykonywanie różnych rzeczy. Generalna Dyrekcja Poporu, oddział, przedstawił najpierw termin wykonania remontu mostu 2017. Przypomnę tylko, że to było w okresie, kiedy jeszcze trwały dyskusje, jak ma wyglądać ten remont mostu. Po wykonaniu wszelkich dokumentacji uznano, że najwcześniej 2018. I ja o tym państwa informowałem i chyba wielokrotnie. Kolejna kwestia, panie radny, kwestia pieniędzy to naprawdę nie jest moja kwestia. To jest kwestia Generalnej Dyrekcji. I pytanie, dlaczego ja mam wchodzić w buty Generalnej Dyrekcji i pytać Warszawę, czy ma pieniądze na remont tego mostu. To jest most na drodze krajowej, należący do Generalnej Dyrekcji i oni odpowiadają w 200% za bezpieczeństwo tego mostu. Trzecia kwestia. Wszelkie sprawy związane z obwodnicą wschodnią były już omawiane wielokrotnie na tej sali. Ja tylko dodam, że byłem obecny na międzyrządowej komisji, która była w Opolu, gdzie jako jedyny, co podkreślam, z całego powiatu prudnickiego podnosiłem kwestię sieci TNT i
obwodnicy wschodniej Prudnika i włączenia do autostrady jako jedyny, a nie byłem tam jedyny z powiatu prudnickiego. Otrzymałem odpowiedź, że z poziomu Warszawy i ze szczebla ministerialnego te tematy mogą być poruszone po 2023 roku. Więc nie wnoszę nawet dyskusji tutaj na tej sali na ten temat, bo i po co. Czwarta kwestia, most na Nyskiej. Jakby pan radny był uprzejmy sformułować taką interpelację i wniosek do starostwa powiatowego, którego własnością jest ten most, no powiedziałby pan, że pan się martwi o most. Ale jeżeli pan mnie pyta, czy te 200 tysięcy to wystarczy, to ja panu odpowiadam, nie wystarczy. Jakby pan słuchał mojej wypowiedzi na początku, to by pan usłyszał, że zakładam to zadanie na 2 lata, a nie na ten rok. I szkoda, że pan tego nie słuchał, bo jakby pan usłyszał, to pan takiego pytania nie zadał. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ostatnio obserwujemy z wielkim uznaniem ożywioną działalność młodzieży, tej szkolnej, tej pracującej, w formie różnych akcji podejmowanych na terenie miasta, na ulicach, na placach, w parku. Dotyczy to działalności plastycznej, rekreacyjnej, sportowej. Ponieważ no, teraz zbliża się zima, będą trudne warunki atmosferyczne, to poproszę w ramach interpelacji o rozważenie możliwości reaktywowania klubu młodzieżowego. Na jednym ze spotkań w Domu Kultury zarówno pan wiceburmistrz, pan Hawron, jak i pan Ryszard Grajek wspominali działalność tego klubu wtedy, kiedy był tam Dom Włókniarza. Wiele osób, które uczestniczyły w działalności tego klubu, pozostało w Prudniku i pełnią funkcje społeczne w oświacie, instruktorskie, w kulturze. I wydaje mi się, że warto byłoby działalność tego klubu reaktywować właśnie tam w piwnicach, które są pozostałością po klasztorze. I no, po prostu proszę o rozważenie tego. Natomiast moja druga interpelacja dotyczy materiałów przedstawianych nam na tą sesję, jeżeli chodzi o ocenę sportu, ocenę bazy, o finansowanie, uzupełnione dzisiaj o relacje klubów z ich działalności. No jest to tak piękny obszar działalności, tak dużo ludzi jest to zaangażowanych, była tu mowa o rodzicach, o działaczach sportowych, o trenerach. Zaskakująca jest ilość tych wyróżnień i medali zdobytych przez zawodników, że proponowałabym, żeby wzorem takiego wydawnictwa promującego działania inwestycyjne, który został wydany w 2014 roku, taki zeszyt, taka książeczka, żeby te materiały, które dzisiaj mieliśmy prezentowane, zebrać w jedno wydawnictwo i wydać taką książeczkę dotyczącą sportu. Byłaby to piękna promocja zarówno tego, co Prudnik robi dla sportu, jak i mieszkańcy, którzy naprawdę poświęcają swój czas, a to jest sprawa no, niewymierna, bo jak wiadomo, czasu nie możemy kupić za żadne pieniądze. I bardzo bym prosiła o rozważenie takiej propozycji. Dziękuję. Szanowni Państwo, w Prudnickim Ośrodku Kultury rozpoczęły się już ostatnie przygotowania do uruchomienia akcji jednej z największych, jakim jest Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już 23. edycja tu u nas w Prudniku, a 24. w Polsce. Pragnę przypomnieć młodym wolontariuszom, którzy już zgłosili się do Prudnickiego Ośrodka Kultury, iż niestety nie mamy wolnych miejsc na kolejnych chętnych, ale pomimo, że będzie już brakowało identyfikatorów, które otrzymamy z Warszawy, natomiast zapraszamy do pomocy, do włączenia się do tej akcji w formie właśnie takiego wspierania naszego wspólnego działania. I tak 7 stycznia o godzinie 14 organizujemy w zabytkowych piwnicach Pałacu Fręklów, czyli w Ośrodku Kultury, ostatnie spotkanie organizacyjne, na którym umówimy wszelkie szczegóły, czas pracy wolontariuszy, ale również i spotkanie z przedstawicielami Komendy Policji i Straży Pożarnej, aby ten dzień był bezpieczny, a oprócz tego wesoły. Szanowni Państwo, zapraszamy poprzez plakaty, na które warto już zwrócić uwagę, iż w tym dniu, czyli 10 stycznia, podczas naszego prudnickiego finału zapraszamy od godziny 15 do godzin wieczornych tu na estradę przy Prudnickim Ośrodku Kultury.
Wracamy do korzeni, do pomysłów, które kiedyś żeśmy realizowali i na Prudnickim Rynku, a następnie sali widowiskowej przy ulicy Mickiewicza. A więc, aby nie ponosić żadnych dodatkowych kosztów, bazujemy na amatorskim ruchu artystycznym. A więc od godziny 15 chcemy zaprezentować popisy artystyczne naszych najmłodszych wokalistów, czyli i solistów, i zespoły dziecięce śpiewające w dziecięcym studiu piosenki. Potem z kolei młodzież, która śpiewa w młodzieżowym studiu piosenki. W tym repertuarze będą i piosenki noworoczne, będą również i kolędy, ale i piosenki przeboje europejskie. W godzinach popołudniowych zaprezentuje się duet Actima, a już całkiem wieczorem grupa Endorfina, znany zespół młodzieżowy, rockowy, ale nie tylko grający muzykę rocka. Tu na tej estradzie plenerowej Ośrodka Kultury będzie grał dla prudnickiej młodzieży, ale nie tylko. To będzie ta część muzyczna. Oczywiście poszczególne te elementy muzyczne będą przedzielane pełną informacją o stanie naszego prudnickiego konta, ile uzbieraliśmy tych pieniążków, a więc na gorąco, na bieżąco przekazane informacje. Natomiast w szczególnych pomieszczeniach naszego Pałacu Frenkla będą organizowane różne imprezy towarzyszące. One będą stanowiły klimat tej imprezy. W każdej sali będą prowadzone jakieś działania, organizowane również społecznie przez różne podmioty działające na terenie naszej gminy Prudnik. Między innymi, jak zwykle, spotkanie ze strażą pożarną, pokazy ratownictwa, pokazy wozu bojowego i nametu ratowniczego. Również będzie zabawa z Centrum Zabaw Tygrysek, a więc dzieci będą miały i opiekę, i wspólną zabawę. Mówimy tu o tych dzieciach młodszych. Zaprezentuje się tradycyjnie, jak co roku, grupa Bo Po Co. Ja nazywam ich Młodzi Gniewni, którzy mają pomysły niesamowite, czasami takie, które nie przychodzą zupełnie do głowy, a oni potrafią wymyśleć i wspólnie zarazić do tej zabawy pozostałe dzieci i młodzież szkolną, która przychodzi właśnie na te spotkania. Również będą prezentacje zorganizowane przez prudnicką policję, a więc różnego rodzaju elementy, ciekawostki, które na co dzień nie można oglądać. Również będą otwarte warsztaty robotyki prowadzone przez konstruktorów robotów, a także różne gry, zabawy, w tym zabawy taneczne. A więc między innymi nauka zumby, samby, ewentualnie innych tańców południowoamerykańskich, ale również i naszych polskich. W planie również szkolenie ratownicze z Pawłem Hoffmanem, a także warsztaty artystyczne, plastyczne, rzeźbiarskie, wypalanie z gliny, prowadzone przez panią Agatę Wilczek. Myślę, że tych propozycji artystycznych, różnych działań manualnych, ale również i tego artystycznego wyżycia się będzie sporo, a więc zapraszamy do Ośrodka Kultury. Liczymy na sponsorów, na darczyńców, którzy nam przekażą różnego rodzaju kawę, herbatę, ciastka albo inne produkty spożywcze, aby ci wolontariusze mieli gorący napój, aby mogli posilić się i dalej ruszyć w trasę na Prudnik, który przecież w tym czasie niestety jest pustawy. My czasami wręcz dziwimy się, iż udaje nam się zebrać co roku rekordową kwotę również w Prudniku. Zapraszam Państwa na te wszystkie atrakcje, jakie proponujemy w dniu prudnickiego finału, już 23 finału, a więc 10 stycznia, a wcześniej młodzież na ostatnie spotkanie organizacyjne 7 stycznia o godzinie 14 tu w Prudnickim Ośrodku Kultury. Na Pana ręce chciałem od mieszkańców wsi Wierzbiec złożyć wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Otóż w roku bieżącym w tej wsi zostało wykonane 2 zatoki autobusowe i przejście dla pieszych wraz z wysepką. Zadanie, co prawda, to podwyższyło znacząco walory bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ten odcinek, lecz najbardziej newralgiczny pomiędzy takim zjazdem na tak zwany majątek, a wschodnią częścią tego chodnika jest obszar, który jest nadal niebezpieczny. Dlatego też chciałem złożyć wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wykonanie chodnika na tym odcinku, a także wymiany zakończeń wypełnionych masą stanowiącą frezowinę na kostkę brukową. Zadanie to spowoduje, że kompleksowo rozwiąże problem bezpieczeństwa pieszych na tym odcinku i chciałbym, żeby właśnie w całości został ten wniosek przekazany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję. Panie Burmistrzu, ja mam pytanie do Pana. Panie Burmistrzu, mam pytanie do Pana.
w sprawie wiatr przystankowych na ulicy Dąbrowskiego. Ja parokrotnie składałem interpelację w tej sprawie. Myślę, że to ta sprawa ciągnie się chyba 2 lata. Przy ostatniej odpowiedzi na moją interpelację w kwietniu stwierdził Pan, że zostanie to wykonane do końca roku. W budżecie zostały zabezpieczone środki. Chciałbym się zapytać, na jakim etapie jest realizacja tego, bo został nam niestety jeszcze miesiąc czasu i mam jakieś obawy, czy będzie to wykonane. Dziękuję. Ja mam dzisiaj 2 interpelacje. Pierwsza, zwracam się z zapytaniem, czy jest możliwe, aby gmina Prudnik przystąpiła do akcji Koperta Życia. W naszej gminie jest ponad 6 tysięcy emerytów. Społeczeństwo się starzeje. Niejednokrotnie okazało się, że koperta i magnes na lodówce informujący o posiadaniu takiej koperty uratowało życie lub skróciło czas leczenia. Zainteresowanych odsyłam na stronę internetową Koperta Życia. I druga, w związku z wielkim obszarem cmentarza komunalnego w Prudniku, a tym samym kłopotliwym odnalezieniem miejsca pochówku osoby bliskiej, znanej, zwracam się z propozycją zainstalowania przed głównym wejściem na cmentarz infokiosku, gdzie po wpisaniu imienia i nazwiska zmarłego system wyszuka i wskaże miejsce grobu, a nawet pokaże zdjęcie nagrobka. Proponuję również umieszczenie spisu zmarłych wraz z pokazaniem miejsca ich pochówku na stronie internetowej, gdzie nawet można by było zapalić wirtualną świeczkę. Dziękuję. Moje interpelacje, pierwsza z nich. W sprawie możliwości ustawienia lustra na ulicy Staszica naprzeciwko drogi wyjazdowej z ulicy Wojska Polskiego. Wzdłuż tej ulicy mieszczą się bloki i z Wojska Polskiego i Wyszyńskiego. Czy można wykonać to zadanie w możliwie szybkim terminie, gdyż wspomniany wyjazd jest bardzo niebezpieczny. Z lewej strony ulica Staszica zasłonięta jest żywopłotem, a z prawej na poboczu parkowane są samochody wzdłuż bloku 2-8. Nie ma tam zakazu parkowania, a więc w ogóle nie widać nadjeżdżających pojazdów. Co prawda, lustro zostało umieszczone na skrzyżowaniu ulic Staszica, Chopina i Wyszyńskiego, ale tutaj mówię o kolejnym. Dlaczego? Dlatego, że skoro nie ma tam zakazu parkowania samochodów, wyjeżdżający ze wspomnianej ulicy naprawdę nic nie widzą. I to jest prośba wielu właścicieli samochodów, ale także przeprowadził ze mną rozmowę mieszkający tam na osiedlu pan policjant, który wskazał mi na ogromne niebezpieczeństwo. I stąd prośba, bo nie wiem, czy ustawienie tam zakazu parkowania coś da. No, trzeba by, nie wiem, te samochody wywozić, czy ciągle straż miejska, czy policja musiałaby te kary stosować. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby ustawić właśnie lustro i ono rozwiązałoby problem. I druga interpelacja związana z poprzednią dotyczy usunięcia wykrzywionego, zardzewiałego stojaka obok wiaty przy ulicy Staszica. Czemu ten stojak służy, skoro staranny i aktualny rozkład jazdy autobusów znajduje się wewnątrz wspomnianej wiaty? Jeśli już musiałoby pozostać to oznakowanie, to czy można go wymienić na estetyczne i funkcjonalne? Zdaniem mieszkańców najlepiej tam sprawdziłoby się wspomniane wcześniej lustro. Spełniłoby pożyteczne zadanie, a ten stojak brzydki, szpecący zniknąłby. I trzecia interpelacja w sprawie prośby mieszkańców budynku przy ulicy Trauguta 19. Może Państwo się zdziwią, dlaczego mieszkańcy ulicy Trauguta zwracają się do mnie w takich sprawach. Otóż w poprzedniej kadencji pan dyrektor Pikuła ze swoim pracownikiem zabrał mnie na zwiedzanie, w cudzysłowie, domów, mieszkań, które należą do ZBK-u. Rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, no i oni uważają, że jakby ten problem mnie leży na sercu. No i może mają rację.
I pytam, czy możliwy jest remont klatki schodowej, której stan budzi zgrozę? Mamy wrażenie, jakbyśmy byli nie w XXI wieku. Chodzi nie tylko o estetykę, ale i o bezpieczeństwo. Poza tym uszkodzona brama wejściowa sprawia, że klatka staje się przytułkiem, ja tu dam cudzysłów, dla pijaków, którzy załatwiają tam potrzeby towarzyskie i fizjologiczne. O stanie tej klatki piszą mieszkańcy w piśmie skierowanym do mnie jako radnej z dnia 16 listopada tego roku. Są też podpisy lokatorów, 9 lokatorów. Dzień dobry, nazywam się Kazimierz Kocik, jestem wiceprezesem i trenerem w klubie sportowym Obuwnik Prudnik. Obuwnik prowadzi głównie działalność szkoleniową dzieci i młodzieży. Prowadzi organizację zawodów sportowych. Niejednokrotnie na naszym terenie, na hali sportowej odbywają się zawody. Prowadzi udział w festynach, pokazach szkoleniowych, jak również najważniejszą rzecz, i myślę, że robi to najlepiej, główne zadanie statutowe to sport wyczynowy. Uczniństwo jest dyscypliną olimpijską i mamy w kadrze olimpijskiej obecnie 3 osoby z szansami na udział już nawet w Rio. Ale po kolei wyniki, które osiągnęliśmy w tym roku, to 24 medale w Mistrzostwach Polski różnej kategorii. Przypomnę, jest to dyscyplina olimpijska, u nas jest troszeczkę trudniej, ale mając takie zaplecze, taką halę i takie możliwości tutaj w Prudniku i takich ludzi, którzy pomagają nam, zdobywamy te medale. Nasi zawodnicy uczestniczą w kategoriach młodzieżowych na wszystkich mistrzostwach Europy i świata, łącznie z medalem w tym roku w halowych mistrzostwach Europy Karoliny Farasiewicz, w Koper, łącznie z 4. miejscem i 9. Karoliny i Kaspra Chlbina w Yankton w USA. Także to są takie główne wyniki, które są najważniejsze dla nas, ale jeszcze ważniejszy był start Mileny Barakońskiej w Mistrzostwach Świata Seniorów w pierwszej reprezentacji, czyli tej topowej, najwyższej, bo juniorzy to są jeszcze zaliczani, powiedzmy, że to są młodzieżowcy, a najważniejsza jest kadra seniorów. Dlatego cieszy nas to, że po kilkunastu latach wracamy do pierwszej reprezentacji, że mamy szansę jeszcze na kwalifikację olimpijską. Mamy Kaspra Chlbina oprócz Mileny i Karolinę Farasiewicz, którzy będą starać się o to, aby reprezentować nasze środowisko na Igrzyskach Olimpijskich. Może w Rio, a w dalszym ciągu to są bardzo młodzi zawodnicy, również w grę wchodzi Tokio. Po raz kolejny w sporcie młodzieżowym w tym roku zdobywamy 2. miejsce, a praktycznie to 1. miejsce we wszystkich klubach z wszystkich dyscyplin w województwie olimpijskim, a więc te 60 dzieci, około 60 dzieci, którzy punktują, to są młodzieżowcy, juniorzy młodsi, młodzicy, którzy zdobywają medale na swoich mistrzostwach, którzy zdobywają punkty na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. To się złożyło na ponad 200 punktów, to jest około 70 parę procent wszystkich punktów zdobytych przez gminę Prudnik i nawet chyba powiat prudnicki. Także jesteśmy wydani młodzieżowym na bardzo dobrej drodze, aby wygrywać wszystkie klasyfikacje, wojewódzkie. Tylko wyprzedza nas taekwondo olimpijskie, które ma swoje oddziały w różnych miastach, a tak naprawdę to jest tam ich złożone kilka klubów. Naszym szkoleniem to zajmuje się trener główny, czyli ja i instruktorzy w liczbie, różnie to bywa, do 5, ale powiększa nam się grono poprzez skończenie kursu trenerskiego. Jeszcze o 2 trenerów w tym roku, a więc jest szansa na dalszy rozwój i na pewno nabory w kategoriach dzieci, a co skutkuje późniejszymi wynikami w młodzikach, juniorach młodszych, juniorach, młodzieżowcach i później w seniorach. Wracamy również do, tak jak mówię, do rywalizacji olimpijskiej. Olimpijczyków z Prudnika to była 3 tylko, w ucznictwie to była Jadwiga Wilejto i
Joanna Helbin, ostatni start na olimpiadzie naszych prudnickich olimpijczyków, to Seul, 88 rok. Stwarza się szansa, ale będziemy tutaj prosić jeszcze o pomoc w utrzymaniu zawodników. Jest to bardzo wysoki wyczyn. No, nie trzeba mówić, czym jest udział w mistrzostwach, w igrzyskach olimpijskich, chyba nikomu. Bardzo ciężko tam się zakwalifikować. Bardzo blisko tej kwalifikacji jest Milena Brakońska, ale duże szanse, tak jak mówiłem wcześniej, mają Kasper Helbin i Karolina Farasiewicz. Będziemy czynić starania jeszcze przy pomocy tutaj i gminy, i OSIR-u o to, aby powiększyć swoją ofertę i swoją bazę sportową poprzez stworzenie pawilonu sportowego przy torach łuczniczych, przy pomocy środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w programie Aktywne Kluby Sportowe, rozbudowa bazy sportowej. Stworzy nam to warunki do tego, do lepszego funkcjonowania, aby całorocznie strzelać na dystansie olimpijskim, bez względu na warunki atmosferyczne. Na koniec chciałbym podziękować organizacjom sprzyjającym nam przede wszystkim i podmiotom, gminie Prudnik, starostwie powiatowemu, zakładowi wodociągów i kanalizacji, również mediom prudnickim na czele z Tygodnikiem Prudnickim, telewizją prudnicką, za stworzenie warunków i atmosfery do tego, aby łucznictwo w dalszym ciągu rozwijało się i propagowało nasze piękne miasto Prudnik. Dziękuję bardzo. Nazywam się Marcin Nykiel, witam Państwa serdecznie i dziękuję w imieniu Zarządu Klubu Sportowego Pogoń za zaproszenie. Obecnie Klub Sportowy Pogoń, który reprezentuję, wystawiła do rozgrywek dwie drużyny. Pierwsza drużyna to drużyna seniorów występująca z powodzeniem w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn, a druga to drużyna juniorów starszych startująca w Lidze Śląsko-Opolskiej ze sporymi szansami awansu do rozgrywek na szczeblu centralnym. Pierwszy raz od wielu lat klub wystawił do rozgrywek drużynę młodzieżową, co świadczy o tym, iż plan szkolenia w ostatnich latach wraz z klubem MKS Smyk należy uznać za bardzo sprawny. Również współpraca pomiędzy Pogonią i Smykiem przez ostatnie lata odbywała się w bardzo dobrej atmosferze i celem, jaki stawiamy sobie na kolejne lata, to utrzymanie tej współpracy. Sukcesy sportowe Pogoni i Smyka, jakie obserwujemy przez ostatnie lata na arenie ogólnopolskiej, nie byłyby możliwe bez wsparcia gminy Prudnik i sponsorów, za co serdecznie dziękujemy. Cele, jakie przed sobą stawiamy, są bardzo ambitne, a miasto zawsze było i jest naszym największym partnerem. Staramy się godnie reprezentować Prudnik, nie tylko lokalnie, ale i w całym kraju, a także poza jego granicami. Przykładem jest choćby nawiązanie współpracy z klubami z Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch w ramach projektu unijnego Erasmus Sport, z którego wciąż staramy się uzyskać finansowe wsparcie. W naszej młodzieżowej drużynie występują nie tylko zawodnicy pochodzący z Prudnika, ale i z Kędzierzyna, Otmuchowa, Żor. Zawodnicy ci mieszkają, uczą się i trenują w Prudniku głównie z pieniędzy pozyskanych przez klub z dotacji miasta. Młodzież ta stanowi dla nas szczególną wartość, bo przez swoją postawę godnie reprezentują Prudnik i mają mocny wpływ na propagowanie i rozwój koszykówki wśród dzieci i młodzieży szkolnej w naszym mieście. Od wielu lat zainteresowanie koszykówką w Prudniku rośnie, a zwłaszcza po przystąpieniu Pogoni do rozgrywek pierwszej ligi. Od 60 do 70% kibiców na naszych meczach rozgrywanych w sobotnie popołudnie to właśnie młodzież, co cieszy chyba nas wszystkich. Nasz plan zainteresowania większej ilości kibiców koszykówką powiódł się nie tylko w Prudniku, ale i na terenie całego województwa, nazywając nas stolicą opolskiej koszykówki. Pomagają nam w tym media, takie jak Tygodnik Prudnicki, Nowa Trybuna Opolska, Gazeta Wyborcza, Radio Opole, Radio Nysa, czy od niedawna Telewizja Prudnik, której relacje z meczów na żywo ogląda się już na całym świecie. Jest to bardzo atrakcyjna forma reklamy i promocji nie tylko gminy Prudnik, ale i sponsorów, a pieniądze zainwestowane w rozwój koszykówki w naszym mieście wracają w formie dobrej opinii o sponsorze.
Na koniec chciałbym podziękować władzom miasta, a w szczególności panu burmistrzowi i panu dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji za zaangażowanie przy modernizacji hali sportowej, aby spełniała ona warunki gry w pierwszej lidze. Czeka nas jeszcze sporo pracy, ale liczę, że przy takim zaangażowaniu i wsparciu gminy jesteśmy w stanie razem utrzymać ten wysoki poziom sportowy. Dziękuję i zapraszam państwa na najbliższą sobotę na mecz.